I pan poseł Dobromir Sośnierz, Koło Poselskie Konfederacja, bardzo proszę. Jeśli dopłacamy do fotowoltaiki albo wiatraków, to w jakim celu to robimy? No weźmy taki właśnie przykład. Domyślam się, że robimy to w tym celu, że spodziewamy się, że dzięki temu będzie więcej wiatraków i więcej paneli słonecznych, tak? Niezależnie, czy to jest słuszna decyzja, czy nie, no ale taka jest zapewne intencja takich działań. No to w jakim celu dopłacamy teraz do bezrobocia? Rozumiem, że chcemy mieć więcej bezrobocia, tak? W sytuacji, kiedy mamy mniej pracujących, a więcej bezrobotnych, zwiększamy zasiłki dla bezrobotnych, tak? Czyli coraz kurczącej się grupie, i co więcej, spodziewamy się, że jeszcze ona się dalej będzie kurczyć, kurczącej się grupie pracujących każemy utrzymywać coraz większą grupę niepracujących i w dodatku podnosimy te zasiłki w sytuacji, kiedy szczególnie nas na nie nie stać, kiedy wielu osobom obniżono pensję i tak dalej. I w tej sytuacji tym bardziej nie będzie opłacało się znajdywać pracę, bo ten, który znajdzie pracę, będzie przeskoczył jednym susem do grona tych, którzy będą musieli płacić na pozostałych. Więc wydajecie miliardy w różnych programach tutaj pomocowych na promocję zatrudnienia, a teraz robicie coś dokładnie odwrotnego. Efekty tych działań będą się znosiły nawzajem. W dodatku nie ma tutaj żadnego mechanizmu, wbrew tym zapowiedziom z uzasadnienia, że to ma służyć pomocą dla ofiar, pośrednich ofiar kryzysu epidemicznego. Wręcz przeciwnie, no wyraźnie jest napisane, że osobom, którym kończy się umowa, też będą przysługiwały te zasiłki. No i przede wszystkim na litość boską. Przestańcie szermować słowem solidarność. Solidarność to jest wtedy, kiedy ktoś się dobrowolnie solidaryzuje, kiedy przystawiamy komuś pistolet do głowy i mówimy: ty teraz burżuju, solidaryzuj mi się natychmiast z tym drugim biednym. To nie jest żadna solidarność, tylko to jest rabunek i napaść. W dodatku bierzemy na siebie też koszty zmniejszenia zatrudnienia, bezrobocia za granicą. Dziękuję, bo bardzo, też będziemy utrzymywać tutaj cudzoziemców, w związku z czym Konfederacja zgłosi poprawkę. Dziękuję bardzo.